Witajcie kochani. Chciałem wam powiedzieć dzisiaj kilka słów na temat tego, czym jest noszenie krzyża. Większość kościoła twierdzi, że noszenie krzyża to jest umieranie codziennie dla Chrystusa. Zażynanie swojej grzesznej natury. No nie. Bóg w chrzcie załatwia to wszystko. Wyżyna z ciebie grzeszne ciało, grzeszna natura. Uwalnia cię od niej. Zabija cię w chrzcie. On cię nie naprawia, on cię zabija. I wynurzasz się jako nowe stworzenie. Całkowicie nowe stworzenie. Jesteś zupełnie nowy. Wszystko przeminęło tu, wszystko stało się nowe. Masz żyć, bo twój Bóg nie jest Bogiem umierających codziennie dla Niego. Ale to jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg żyjących. Żyjących, bo ci, co żyją, mają życie i to w obfitości dzięki Jezusowi. Ty masz żyć w obfitości. Powiem wam, czym jest noszenie krzyża. Jezus w momencie, gdy niósł krzyż, wiecie, nikt go nie rozumiał. On został tam zupełnie sam. Ojciec, który przyszedł na ziemię, i ten ojciec, który niósł ten krzyż, nikt go nie rozumiał. To jest noszenie krzyża. Będziecie stawiani w takiej sytuacji, że nikt nie będzie was rozumiał. Jeżeli uczeń nie może być większy nad mistrza, jeżeli mistrz tak miał, to wy też tak będziecie mieć. Dlaczego? Bo musicie być kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy odrzuceni, żeby zrozumieć serce Ojca, bo On jest najbardziej odrzucaną osobą we wszechświecie. To jest najbardziej odrzucona osoba we wszechświecie. I On niósł krzyż. Nikt go wtedy nie rozumiał. Ani uczniowie, apostołowie, ani faryzeusze, ani matka z jego braćmi. Czyli Jezus zrobił dziwne rzeczy. Na przykład, ktoś przyszedł do Niego, bogacz, mówi, co mam robić, żeby dostać życie wieczne? Sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim i chodź za mną. Hipis. Albo przyszedł Piotr, i Jezus mu zadał pytanie. Jak myślisz, urząd skarbowy ściąga podatki od swoich czy od cudzych synów? Wtedy mówi od cudzych. Czyli synowie nie muszą płacić. Ale żeby ich nie gorszyć, idź nad rzekę, zarzuć wędkę i złów rybę. Otwórz jej pyszczek, tam będzie stater i zapłać za mnie i za siebie. Niebieski ptak. Dzisiaj by powiedzieli o kimś takim niebieski ptak. Co ty sobie w ogóle myślisz? Ty jesteś nieodpowiedzialny. Trzeba płacić podatki, ZUS. Musisz myśleć o przyszłości, o emeryturze, o dzieciach. Kiedyś szedł i podszedł do niego uczeń, i chciał za nim iść. Jezus mówi, to chodź. Ale czy mogę pochować mojego ojca? Niech umarli chowają swoich umarłych. Mistyk jakiś. Ci byście powiedzieli, że to jest mistyk, jeżeli nie chcesz pochować swoich rodziców, swoich krewnych. Szedł do świątyni, ukręcił sobie bicz. Kręcił sobie ten bicz, patrząc na ten cały
burdel w tej świątyni. Jakieś pół godziny, może godzinę. I w końcu zaczął nim wyrzucać to całe ścierwo, tą mamonę, to zasługiwanie ciągłe na przychylność Boga. Ten cały syf, który się tam dział. Jan tam pisze, że to nie chodziło o świątynię zbudowaną rękami, ale o świątynię naszych ciał. Jezus to teraz robi w kościele. Takie zachowanie by można było nazwać furią. I tak też będą was nazywać. Tak też będą was nazywać. Będą was nazywać furiatami, będą was nazywać mistykami, szaleńcami, niebieskimi ptakami. Bo nigdzie człowiek nie jest tak lekceważony jak we własnym domu i przez własną rodzinę. To jest noszenie krzyża. Wasze własne rodziny nie będą was akceptować. Nie będą was rozumieć. Wy dzisiaj jesteście zupełnie nowymi ludźmi, niż byliście nimi tydzień temu, miesiąc temu, rok temu, 10 lat temu. Jesteście zupełnie innymi ludźmi, bo jesteście na nowo narodzeni. A wasze najbliższe rodziny znają was. Mówią, że nikt was tak nie zna jak oni. Tylko problem jest, polega na tym, że oni nie znają was, tylko znają was z przeszłości. Znają waszą przeszłość i po tym was oceniają. Nie są w stanie nic przyjąć. Tak jak nie potrafili przyjąć ludzie z Nazaretu od Jezusa, gdy tam przyszedł. Nie uzdrawił tam nikogo. Jezus już dawno nie był, nie strugał mebli, a oni patrzą na niego, czy to nie jest ten cieśla? Czy to nie jest ten cieśla? Czy to nie jest syn Marii, Józefa? Ludzie was będą oceniać po tym, kim byliście kiedyś. Będą was odrzucać. Nigdzie nie będziecie tak lekceważeni jak u siebie w domu. Ci wszyscy ludzie będą... Nie będą rozumieć tego, co robicie. Tak jak najbliższa rodzina nie rozumiała zupełnie tego, co robi Jezus. Wiecie, jak zebrał sobie 12, to przyszli do Niego i powiedzieli, że odszedł od zmysłów. Inne tłumaczenie mówi, że oszalał. Oni uważali, że oszalał. Oni sobie to wszystko cieleśnie poukładali. Mama Jezusa usłyszała te wszystkie proroctwa i ona myślała, że Jezus będzie cieleśnie zasiądzie na tym tronie Dawida, a ona będzie usługiwać z braćmi jego, z jego siostrami na jego dworze. Jak Jezus sobie wziął 12 uczniów, no to przyszła po niego i mówiła: chłopie, co ty wyrabiasz? Chodź do domu, uspokój się. Jezus mówi: to są moi bracia, to są moje siostry, to jest moja matka. Wszyscy, którzy wypełniają wolę Ojca, który jest w niebie. Nie będziecie rozumiani. To jest noszenie krzyża. Jego bracia, bracia Jezusa też go nie rozumieli. Mówili mu: idź na to święto. Jak ktoś robi takie rzeczy, to musi się objawić światu, bo nawet oni w niego nie wierzyli. Czyli jeżeli Jezus tak miał, to wy też tak będziecie mieć. Wiecie, że żona Jezusa też go nie rozumiała? No, co ty mówisz, jak żona Jezusa? To nie wiecie, że Jezus ma żonę? Żoną Jezusa jest Kościół. Ten Kościół również przez 2000 lat nie rozumie Jezusa. To jest największa paranoja. Też go nie rozumie. Wasze żony też was nie będą rozumieć. Jeżeli was rozumią,
Jeśli was zrozumieją, to macie szczęście. Noszenie krzyża to kochanie odrzucenia. Zaczniecie kochać odrzucenie. Zaczniecie je doceniać. Zaczniecie doceniać ludzi, którzy was odrzucają. Zaczniecie ich kochać. Ogromną miłością, bo tylko ta miłość jest w stanie zmienić ich serca. Noszenie krzyża to noszenie krzyża w momencie, gdy Jezus na nim woła: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest noszenie krzyża. To nie są twoje zdolności, to są jego zdolności do tego, że wybaczasz wszystkim, którzy są przeciwko tobie, bo nie wiedzą, co czynią. Wybacz im, bo tak są okłamani, że nie wiedzą, co czynią. To jest noszenie krzyża. Noszenie jego nowego prawa. Jezus mówił: gdybyście rozumieli, miłosierdzia chce nie ofiary. Nie chcę więcej, byście robili siebie ofiarę. Chcę, byście nieśli miłosierdzie. Chcę, byście kochali każdą jedną osobę tak jak ja. Chcę, byście się miłowali wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. A on nas umiłował bezinteresowną miłością. To tego samego wymaga od ciebie. Mówiąc słowa: bądźcie święty, bądźcie święci, jak mój ojciec jest święty, jak mój ojciec w niebie jest święty. Właśnie ma to na myśli. Byś był tak święty, jak twój ojciec, który nikogo, na nikogo nie patrzy z góry, nie patrzy na występki, nie patrzy na grzechy, bo wrzucił je na dno morza. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od każdej jednej osoby grzechy. I ty tak masz patrzeć na każdą jedną osobę. Jako bezgrzeszną. Miłosierdzia chce, nie ofiary. Ojciec. 2000 lat temu nie przyszedł tu Jezus. Przyszedł Ojciec w ciele Chrystusa. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając nam naszych grzechów w ogóle. Więcej ich nie wspomina. Nigdy więcej. I takim masz być również ty. To jest noszenie krzyża. Miłość Chrystusa, miłość Ojca, który przyszedł w Chrystusie, rozlała się w jego krwi na krzyżu. W krwi jest dusza. To krew Ojca rozlała się na krzyżu. I ten krzyż masz nosić. Masz nosić miłosierdzie dla każdej jednej osoby, nieważne jak bardzo dotkliwie nadepnie ci na odcisk. Bo twoja miłość zmienia go. Bo on jest przyzwyczajony zazwyczaj do twojego gniewu. Kiedyś się gniewaliśmy, każdy z nas się gniewał. Bo gniew jest sprawiedliwością Starego Przymierza. Ale gdy wchodzisz w Nowe Przymierze, sprawiedliwością Nowego Przymierza jest łaska. Ułaskawianie każdej jednej osoby. Zanim cokolwiek złego ci zrobi. I gdy wchodzisz w ten system, ludzie są zdziwieni. Nagle nie oddajesz im złym za nadobne. Nie depczesz ich po piętach, nie oddajesz mu im policzek. Zaczynają się dziwić. A ty ich kochasz. Po prostu. Za to, kim są, a nie za to, co robią. I wtedy na ich głowach kładziesz rozżarzone węgla. Bo tylko dobrotliwość, cierpliwość, pobłażliwość Boża
bo to nie z ciebie, do nawrócenia, do pokuty, do metanoi, do upamiętania, do zmiany myślenia, jest w stanie doprowadzić ludzi. Dzięki temu, że przez ciebie płynie miłość, nie potępiasz nikogo, kto ciebie potępia. Zatrzymuje się to na tobie. Ktoś musi zatrzymać ten potok gniewu trwający od Adama i Ewy. Przyszło na ciebie. Bądź święty, jak twój Ojciec w niebie jest święty. Bądź święty, jak ten Ojciec, który tu przyszedł osobiście 2000 lat temu i niósł krzyż na Golgotę, by przybić tam całe to ścierwo poprzedniego systemu. Całą tą sprawiedliwość, cały ten gniew, cały ten system, który kochał tylko warunkowo. On to tam wszystko przybił, byś ty teraz mógł się otworzyć, byś był rurą podłączoną do tronu Boga i przez ciebie płynęła bezinteresowna miłość do wszystkich ludzi. Amen.